jestem przeszczęśliwa, bo chyba nie było niewiele osób, które w nas wierzyły, ale to jest cecha naszego zespołu. Dzisiaj byłyśmy nim od początku do końca, nawet przegrywając z Rosjankami, ciągnęłyśmy, trzymałyśmy wynik i tylko i wyłącznie grą zespołową zwyciężyłyśmy. Jesteśmy przeszczęśliwe, nasza praca nie poszła na marne i wydaje mi się, że teraz odbiłyśmy się od dna i będziemy się tylko wspinać w górę. Właśnie chciałem o to zapytać, czy to już była ta wasza najlepsza gra, bo tu dziewczyny mówią, że nie, że jeszcze stać was na o wiele więcej. Moim zdaniem nigdy sportowiec wyczynowy nie może powiedzieć, że to była najlepsza gra. Zawsze w sporcie jest coś do osiągnięcia więcej, zawsze można coś poprawić i pozostajemy przy tym. W kolejnej rundzie między innymi Dunki i Norweszki, jesteś w stanie w ogóle o tym myśleć w tej chwili, czy w ogóle nie zastanawiasz się, z kim macie zagrać? Szczerze mówiąc, absolutnie nie. To był nasz jedyny cel, dzisiejszy mecz. Nie wiedziałyśmy, co nas czeka, gdzie się przenosimy, dokąd jedziemy. Spotkanie to było naprawdę mieszanka różnych emocji. Nie myślimy o tym jeszcze dziś. Cieszymy się bardzo, bo zasłużyliśmy na to.